Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka, moi drodzy, z Minecraft Story Mode. Zapytać się, co to jest Minecraft Story Mode? Pewnie większość z was już kojarzy tą grę, bo była ona rok temu dosyć popularna. Ale mimo tego nie za dużo osób ją nagrywało. Wydaje mi się, że bardziej osoby ogrywały ją na streamach. Więc stwierdziłem, że kurde, to będzie dobra seryjka na mój kanał, ponieważ na moich streamach bardzo popularny swojego czasu był The Walking Dead, który ogrywałem wraz z moją dziewczyną Magdą. I również bardzo popularny jest Minecraft. Powiedzmy, Sztynk Server, tak samo seria pixelmonowa bardzo wam się podoba na moim kanale. Stwierdziłem, że to jest idealne połączenie gier na mój kanał. Jest to gra, która będzie rozwijać się w miarę naszych wyborów, które będziemy dokonywać w grze i tak dalej. Jest jedyny malutki mankamencik. Mianowicie, ta gra jest tylko i wyłącznie po angielsku. Nie ma polskiej wersji, nie ma spolszczenia, więc będziemy musieli sobie jakoś radzić z językiem angielskim. Miejmy nadzieję, że za dużych kłopotów z tym nie będzie. Ja będę się starał w miarę sukcesywnie tłumaczyć wam to, co dzieje się w samej rozgrywce. Może nie po każdym zdaniu w miarę to przetłumaczać, ale jeśli coś się dalej wydarzy, to będę wam tłumaczył to, co się działo. Wiecie, już parę razy miałem taki tłumaczeń i parę gier, które tłumaczyłem i ten sposób tłumaczenia najbardziej wam się podobał, czyli po przeprowadzonym dialogu będę wam mówił, co w tym dialogu się działo i jakie wybory zrobiliśmy, więc wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór, jeśli chodzi o tę serię, więc nie przedłużając, moi drodzy, zaczynajmy. Play. Order of the Stone. Continue Episode 1. Tu tak, mamy zaczęty Continue Episode 1. Ja wcisnąłem tylko Start the Game i okazało się, że nie mam włączonych napisów, więc miejmy nadzieję, że się zacznie wszystko od samego początku. Ewentualnie możemy change the save file i możemy sobie usunąć ten pierwszy save. I tak zrobimy, żeby było wszyściutko na świeżo, żeby ewentualnie nic tam się nie pochrzaniło. Cofnijmy i mamy pierwszy save, który się odpalił. Okej, możemy wybrać swój wygląd. Oczywiście jest bardzo proelokulturowa ta giereczka. Możemy sobie wybrać czarnoskórego mężczyznę i jakże i kobietę. Również mulata, no i biały kolor skóry. Więc wybierzemy sobie oczywiście biały kolor skóry, bo jestem białym mężczyzną, więc czemu by, kurczę, miałbym to zmieniać. Start episode 1. Zaczynamy. This game series adapts to the choices you make. The story is tailored. Nothing built can last forever. And every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost, until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures. Unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the Rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zoran the Architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious, and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. Okay. Czyli wchodzi na to, że nasza historia przez cały czterech heroes, to dobra, jeszcze się skończyła. Another one begins. Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Yeah. Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor.
so you'd have to fight them with your hands. I'd have to go with the giant chickens, not because I want to or because I think it would be easy, but because z zombie wielkości chickena, bo było łatwiej. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. So I've got a daylight sensor on the roof. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. I didn't want to just leave Reuben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? Building competition? What kind of question is that? Of course he is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. Konkurs budowania jakiś będzie. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know. Ruben's my best friend. Ruben's my best friend. Ruben to mój najlepszy przyjaciel. Weźmy ze sobą Rubena. Both of you are. To jest jak piesek, najlepszy przyjaciel człowieka. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. Nie jesteśmy przegrańcami. I'm getting tired of it. Nie jesteśmy przegrańcami, tak jak powiedziałem. Spokojnie, moja droga, nie przejmuj się tym. We lose all the time. It's what we do. Okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means we win at being losers. No, jesteśmy najlepszymi przegrańcami. To jest dobrze powiedziane słowo, słuchajcie. Did you hear that? Oh, no. Boom! Oh, man. You guys totally freaked out. That was O, dobra świnia, dobry Ruben! Hej! Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. Not funny, Axel. Nie strasz nas, ziomek. That wasn't funny, Axel. I brought you good times and now I'm being punished for it? You scared us half to death! Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. Wow, przy broni Ender Dragona! We're going to a convention. Somebody's gotta wear a costume. Ale zajebiście. He looks awesome! He looks awesome! It only took me like a million hours to build it. Alright, alright. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Spaczka. Dobra, spoko. Czyli tak, co się tu działo? Mniej więcej, szukujemy się do jakiejś competition. Boże, jak to będzie na polski? Chodzi o to, że ludzie konkurują ze sobą, do jakiejś konkurencji. Mi się wydaje, że to może być jakiś zamiennik słowa, który jest przetłumaczony z tego. Nie ma pojęcia, co to jest za competition. Oni mają ten ziomek w masce Creepera, który nas próbował przestraszyć, wziął jakieś fajerwerki, które będą nam do czegoś potrzebne. A Ruben to nasz najlepszy przyjaciel. Się tyle dowiedzieliśmy mniej więcej. Nie, mam nadzieję, że też mniej więcej coś tam próbuję ci kojarzyć, bo widzę, że będzie już bardzo ciężko tłumaczyć tą grę tak z dobrym tempem, bo nie mogę przerywać, bo gdy będę próbował tłumaczyć słowo w słowo, to będzie będę po prostu przerywał dialogi i tego nie chciałbym robić. Okej, musimy zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, które nam teraz będą potrzebne, o dziwo, i mamy zejść na dół do naszych przyjaciół, więc musimy się tym zająć. Zajrzyjmy, co jest w skrzyneczce, jak najbardziej. Oczywiście, nożyczki bierzemy. Dokładnie, nie wiadomo, kiedy będziemy musieli ostrzyć jakąś owcę, kumplu. Spójrzmy na ten baner. Aha, czyli jedziemy na Endercon... Enderconfest, że ten enderowy. Idziemy na jakiś contest, jakiś konkurs w budowaniu. Dobra, spoko. Pewnie już to było wcześniej powiedziane, tylko po prostu nie zajrzyłem. Armor stand, zobaczmy co to jest. Możemy wziąć tą maskę w sumie, to by było spoko. No, może kiedyś ci się uda zyskać rzeczywiście jakiś armor, żeby posadzić na tym standzie, na tym wieszaku, na zbroję. Dobra, przeszukajmy kolejną skrzyneczkę. Flint and steel, not too shabby. Dobra, zapalniczka, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podobuje, słuchaj. Banner Gabriela, czyli tego naszego kumpla, tak? To jest jeden z tych czterech heroesów. A, i tak, miałem wam powiedzieć mniej więcej, na czym to polega. Chodzi o to, że to jest z tego, co się dowiedzieliśmy. Komar, wypierdzielaj stąd. Naprawdę, żeś wleciał mi do pokoju? Stój. To jest historia jakby po historii, czy to jest
po tym, jak skończył Minecrafta, jak dobrze wiecie, Minecraft ma swoją historię i głównym wątkiem fabularnym tego jest zabicie Ender Dragona, czyli tego wielkiego smoka, który jest w Enderze. I wtedy kończymy niby docelowo Minecrafta, to jest koniec Minecrafta. I to są goście, którzy pokonali, czyli tych czterech kumpli pokonało czterech bohaterów, który potrzebował niby świat. Pokonało tego Ender Dragona i to są wydarzenia, które dzieją się po pokonaniu Ender Dragona. Żeby nie było, wydaje mi się, że to nie jesteśmy tymi postaciami, które właśnie pokonały tego Ender Dragona, nawet na 100%, bo mamy tutaj plakaty tego Gabriela, czyli tego wielkiego wojownika, więc na stówę. Może jesteśmy pewnie jakimiś gościami, którzy ubóstwiają ich, bo kurde, jeśli coś by zabiło, jacyś ludzie zabiliby główne zagrożenie świata, to równie... Jeśli by było to u nas w rzeczywistym świecie, na pewno też bym ich ubóstwiał. Więc to jest raczej normalna sprawa. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj do końca. Czy coś tu jeszcze jest do załatwienia? Dobra, możemy tylko trapdora, reszta jest poużywana. Jeszcze kliknijmy na tego Gabriela. Gabriel, the Gear Warrior. You think we'll ever get that famous? A, czyli tak, czyli it's jednak... Sieramy nimi. Tak, będziesz popularny za twoją kolekcję plakatów, na 100%. Dobra, ziomeczku, lecimy w takim razie. No to chyba już wszystko zabraliśmy. Nie pogadałem z tobą. Kumplu, ale spoko, wezmę cię. Moja ukochana świneczko. Oczywiście, że cię wezmę. To wszystko. Lecimy. Tak, stary, lecimy. Okej, go. Heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Ma jakąś plotkę a propos building competition? Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Dwie części. Part one, the special guest at this year's Endercon is none other than Gabriel the Warrior. Wow, Gabriel the Warrior będzie na Enderconie. What's part two? Jaka jest druga część? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is gonna get to meet him. Czy wygraniec? Okej. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Dobra. I wish they were all gonna be there. Chciałbym wszystkich spotkać, oczywiście, że tak. You have to meet all the members of the super secret, super legendary super secret, super legendary Order of the Stone. It wasn't cool. I was just saying that would be cool too. No to by było zajebiste spotkać wszystkich herosów, oczywiście, że tak. Does this source of yours make posters for a living? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We never win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. Mamy szansę. We'll win this time. We're going to win because. What are you talking about? Because up to now we've hated losing, but today, today, my friends, to będzie inny dzień, we're going to start learning how to love winning. Dokładnie. Nauczymy się kochać wygranie. Wygraństwo? No, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. Dokładnie, musicie jeszcze coś zrobić oprócz zabudowania, rzeczywiście. Musicie się czymś wyrównić. Coś funkcjonalnego, coś śmiesznego. Aha, czyli coś na środku maszyny fajerwerkowej? Na górze. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than creepers. Wolę zbudować coś strasznego, aniżeli śmiesznego. A bardzo zębie Endermen, let's build a creeper. Wydaje mi się, że Enderman jest takim najstraszniejszym potworem, takim podstawowym z Minecrafta. Olivia's thing? Are you whining? No, I was saying awesome. Yeah, I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think tak, we've got everything tak we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare on three. No, 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 no. Preparing is daring. Daring. No, that's the same thing. Forget it. Team on three. One, two, three. Drużyna! Let's go. Gotowi. Where do we go? Każdy się rozszedł pięknie. Cool. Okej, okay, bijemy drzewo! Ale to ma power! Wygramy ten contest! Guys, pompeczki! Ruben! Go! Dawaj! Gabriel! Najszybszy kopacz na rynku! Let's go! Tuż tego squida! Tuż go! Pompki! Na jednej ręce! Dawaj, Bartek!
Dasz radę! Wygrasz ten contest! Jeszcze w dół! Szybciej! Szybciej, jesteś najlepszy! Pokaż, że jesteś najlepszy! You can win this! Góra! Góra! Dawaj! Pokaż im, kto jest najszybszym kopaczem w mieście, Bartku! Ostrzyż wszystkie owce! Dokładnie, po to nam były nożyczki! Drewno! O, już mi się podoba ta giereczka! My! Zniszczone całe! Jesteśmy gotowi, żeby ich zniszczyć wszystkich, wygrać ten konkurs! Team! O Jezu, ale mnie to naładowane energią, moi drodzy, słuchajcie. We know what we're building, we've got all the stuff for it, we are so ready. Mam wszystko, jesteśmy gotowi, żeby to zbudować. Ten rok będzie całkiem inny. Nie jestem gotowa do budowania, jestem gotowa do wygrania. No to nieźle, nas zniszczył gościu, kurwa, niezła świnia, ziomek. There's Lucas and the Ocelots. Ocelots, no to nieźle. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well. Nie wiem, pewnie będą jakieś frajerzy. O, jaka brudka, ziomek. Fail squad here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. O nie, jakiś blondynek, taki cwaniaczek. Kurde, to jest najgorsze w tych grach. To jest najgorsze, że zawsze name, jest jakiś blondynek, cwaniaczek. And, how do you do? No, team name. Axel, nie podrywaj. Jak się nasza drużyna będzie nazywać? Jesteśmy gotowi, zaraz coś wymyślimy. Nethermaniacs, Dead Enders, Order of the Peak, Dead Enders. Dead Enders brzmi tak strasznie. It's cool, jest zajebista. Dead End, szary koniec. O nie, kurwa, Alex, Axel, ty grubasie. Takie śmieszne, takie śmieci. Zobaczcie, jak dostaniecie wpierdyl od Dead Enders. Szara końcówcy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jesteśmy gotowi na to competition, rozpykamy naszych przeciwników. To na 100%, nie macie się czym przejmować, ziomeczki. Dobra, to są nasze ziomeczki, little get. Spójrzmy się na to. Podejdźmy do tego, ale ty zacznij z nimi gadać, a my nie chcemy z nimi pogadać teraz. Rozejrzyjmy się po naszych budkach, zobaczmy, jak wygląda nasza... They have a freaking beacon. Mają pieprzony beacon. Freaking beacon? That's stained glass. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. O kurde. We're gonna lose. Our design is way cooler. Tak, też mi się wydaje, że jest nasz fajniejszy. Co taki beacon, co zrobi? Their difficulty score is going to be higher than our total score. We've got something they don't. Fireworks. Dokładnie, mamy fajerwerki, wygramy. We should probably stop staring at them. Look, it's the order of the losers again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. You're being unpleasant. Maybe tak, jesteście niemili bardzo. EnderCon doesn't allow outside food or drink. Hey. I'm talking about your pig. Shut up, Jack. Shut up. What's dokładnie. That? Jesse said, zamknij mordę. Shut up. Wiecie, że ja lubię, preferuję taki styl agresywny, więc będziemy takimi twardzielami w tej gierce. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. Dokładnie, dobrze powiedziane, Lukas. You're lucky I'm busy. Dobrze, jesteś frajerem. Hey, Jesse. Nie? Guys. Hey, Petra. How's the bill going? Only time will tell, but we're optimistic. Ty masz mało brew w ogóle, ziomek. I forgot to thank you for that Nether Star. Oh, Lucas. Not a problem. You help bez jaj, dosta... Oli od niej... Right price? Czy już się nie lubimy? Za odpowiednią cenę. Dobra, Petra, w takim razie będziemy musieli się do ciebie... Exactly. O ty, man, dlaczego no hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds are. May the best team win. Dokładnie, bądźmy spokojni. Careful what you wish for. We'll see about that. Dobra, gościu jest w miarę spokojny, więc to ogarnimy. Życzę nam powodzenia, my pożyczymy mu też. Zaczynajmy EnderCon! The winners will also meet in person. A na EnderConie zostanie pokazane, wygrana budowla zostanie pokazana na EnderConie, na tym kontencie enderowskim. I spotkają się z tymi, z Gabrielem. Nie mamy cool handshake'u, ale to nic, to nieważne. Nie wymyślajmy, to jest bez sensu, skupię. Redstone Grab, Griefer Grab, Builder Bump, Warrior Whip, bo brzmi tak kozacko.
Jesteśmy... The Warrior Whip. Let's go. To kurwa, trochę nie pykło. No, przynajmniej się staraliście, tak? Just like that, I'm nervous again. Spokojnie. Like that, we can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. Nie musicie mieć ładnego handshake'u, żeby wygrać to. The Dead Enders can't lose. Dokładnie, Dead Enders nie mogą przegrać. Team! Let's do it. Building starts now. Dobra, teraz będzie klikanie na 100%. Zaczynamy budowę! Szybko, budujemy! Jak najszybciej! Coś wam nie pykło z tym Endermanem. O tych gnido, już cię nie lubię, stary. And we'll worry about ours. Wygramy to, zobaczysz. Zobaczysz, ziomeczko, czy to wygramy. Pokażmy im, jak wygląda prawdziwy, kozacki Enderman. No jest trochę przechujawy, to bym rzekł. A to co oni mają? To co to jest zrobione? Przepraszam, co to są za... Co to ma być? Now, the moment of truth. Go. Moment prawdy. Here goes nothing. Teraz albo nigdy. Fajerwerki. This looks so cool. We'll win this for sure. Oczywiście, że wygramy. Znaczy nie, możemy nie wygrać, co mi się wydaje. Enderman is sweet. Good call, Jesse. Chyba nas polubili, słuchajcie. Wszyscy się zgłaszają tutaj, nas podchodzą do nas. To dobrze, dobrze. Nice. What? No way. Podoba im się, bardzo mnie to cieszy. Podoba nam się, nasza budowa. Nie! Whoops. Oh no, Ruben's on fire! Gabriel, ale masz w mordę. Aiden, przepraszam mi, Gabriel. Ruben's going to get lost. Szybko, musimy coś zareagować, musimy zareagować. Come on, help us find Ruben. Save the machine. Ruben jest ważniejszy. Mam wyjebane. Ruben jest ważniejszy. Przyjaciele zawsze są ważniejsi, słuchajcie. Przyjaciele zawsze są ważniejsi niż wygrana w jakichś competition i innych sprawach. Zawsze stawiajcie na pierwszym miejscu swoich przyjaciół i rodziny, moi drodzy. Taki życiowy protiv od dwójka diabeła. Dokładnie. Nieważne. Możemy zostać wyzywani. Nie obchodzi mnie to, ale nie stracę swojego przyjaciela Rubena. The sun's going down. We gotta find him fast. Dobra, musimy go znaleźć. We stand a better chance of finding him if we split up. If either of you get lost, just use the lights from Endercon to make your way back to town. Got it? Got it. Spoczko, rozejdźmy się. Lepiej znaleźć Rubena. Naprawdę, boję się o mojego przyjaciela. To jest dla mnie najważniejsze teraz, żeby go znaleźć. Gdzie jesteś, Ruben? Daj mi jednego oinka, jeśli mnie słyszysz. Dobrze, Ruben. Poświęciłem dla ciebie... To jest tylko zwykły konkurs. On nic w naszym życiu nie zmieni. Moglibyśmy spotkać jakąś sławną osobę. Ale wydaje mi się, że jako prawdziwy heroes, gdybyśmy mieli spotkać Gabriela, tak? Gabriel the Warrior. Gabriela, gdybyśmy mieli spotkać, on by wolał, żebyśmy jednak poszli za swoimi przyjaciółmi, za ludźmi, na którym nam zależy, za zwierzętami, tak jak w tym przypadku, Rubena. Więc wydaje mi się, że sam Gabriel by zrobił dokładnie tak samo, jak my zrobiliśmy. Bo myślę, że tych czwórka heroesów wspierała się nawzajem ostro. Look at Pig tracks. Pig tracks. Mam jakieś ślady, spoko. Ślady świnek. Świnki raczej jednej. Co tu mam jeszcze? Oak tree. Bo chyba tu gdzieś terminowaliśmy, nie? Zobaczymy, czy jest tutaj. Może Ruben? Niestety, nie jesteś za drzewkiem. No nic, trudno. Idźmy dalej. Idźmy za śladami w takim razie. Idźmy za śladami, bo to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić, nie? Oink! Słyszałem jakiegoś oinka. Ruben, I don't want to be out here in the dark. Ruben, chodź za mną. Tam mam marchewkę. Wydaje mi się, że świnie lubią marchewki. I świnie również lubią ziemniaki, świnie lubią 90% rzeczy, które są zjadliwe, więc... Hoofprints! Oj, to niedobrze. To może być od konia. To są podkowy. Kopyta, dokładnie. There's no way Ruben made these on his own. Czyli musi tu gdzieś być jakiś konik, słuchajcie. Karotka. Czyli marcheweczka. Czy chcemy ją podnieść? Oczywiście, że chcemy. Figure out. Hey Ruben, I got a carrot for you. Where are you, buddy? Gdzie jesteś, Ruben? Mam dla ciebie karotkę. Chodź, przyjaciel. Słyszymy go gdzieś. Jest jakieś oinki są po lewej stronie, tak bym słyszał. Gdzieś tu jest Ruben, na 100%. Chodź tu, kumplu. Muszę cię odnaleźć. O nie, kurwa. Nasz Ruben jest przebrany Ruben, za smoka. Are you in there? Tu nie ma Rubena, stary. Ruben był smokiem. Hoofprints. Znajdźmy jakieś ślada, wydaje mi się, że świńskich, ale kurde.
No jest przepołek, bo to jest dużo świn. Niedobrze. Dobra, spójrzmy na ślady kopyt. Stupid pigs. Nie wyzywaj. Twój kumpel też jest świnią. I co, jego też byś tak wyzywał? Stary, no szanujmy się, dobrze? Nie bądź hipokrytą. Albo świniokrytą nawet bym rzekł. Spójrzmy na te świnie. Może Ruben dziś zgubił. Zgubił swój kostium. Hey, all pigs but Ruben, shut up! Ej, wszystkie świnie oprócz Rubena zamknąć ryje. Right click to call Ruben. Answer me! Ruben! Ruben. Shrubbery. Krzaki jakieś? Coś takiego. O kurwa, chicken. To nie jest Ruben. To zdecydowanie nie jest Ruben. Gdzie jesteś, Ruben, przyjacielu? Musisz się nam okazać. Pokaż się, Ruben! Ruben, where are you, buddy? Gdzie jesteś, kumplu? Pokaż się, ja chcę tylko cię odzyskać. Poświęciłem do ciebie wszystko. Tak próbowałem złapić komara, żeby nie było. Ruben! Są jakieś ślady. Nie, to są kamyczki. Dobra, lecimy tutaj. Bo jeszcze zajrzymy tutaj po prawej? Nie możemy tu przejść. Dobra, chodźmy do przodu w takim razie. O nie! To jest niepokojący dźwięk. Oby nie było, jest noc! Nie można być zombiaków. Mamy miecz na szczęście. Mamy miecz. Trzeba o tym pamiętać, że mamy miecz, więc będziemy mogli się bronić, moi drodzy. W prawym dolnym rogu pisze right click, just call Ruben. Żeby zawołać Rubena, naciśnij prawy przycisk myszy. Więc to co chwilę robię. Ruben? Ruben? O nie. O nie, to jest palący się kostium. Ruben! Ruben! Nie! Ruben! Proszę cię, kurde. Nie bądź tylko spalony, proszę cię. Podnieś skrzydło. Okej, dobra, to jest tylko strój. Wydaje mi się, że Ruben go po prostu zgubił. Gdy przed nami uciekaj, tak zdepczy to, żeby się nie paliło, masz rację. Step it out. Ruben, przyjacielu, gdzie jesteś? O, tam się coś pali. To jest jakaś pochodnia, to znaczy, że to jest jakaś jaskinia, w której ktoś mógł kiedyś być. O, fuck, tam są pająki. Stary, masz tylko drewniany mieczyk. Masz tylko drewniany mieczyk i strach jest tam iść z drewnianym mieczykiem, ale to jest, słuchajcie, idealne miejsce na to, żeby zakończyć pierwszy odcinek z Minecraft Story Mode. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Żeby nie było, teraz będę nagrywał najprawdopodobniej parę odcinków na zapas dla was, żeby nie wypaść też z klimatu tej gierki, bo na razie się troszeczkę wciągam, szczerze przyznaję. Uwielbiam takie giereczki. Więc jeśli wam się podobało, to zostawcie oczywiście taktyczną łapę w górę. Wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra seria na moim kanale. Jeśli również tak uważacie, to mówię, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Gdy będziecie to oglądać, ja na 90% będę już poza swoim domem, bo wyjeżdżam na, powiedzmy, wakacje. Więc dlatego nagram dla was zapas odcinków i komentarze będę czytał po przyjeździe, czyli około 7 sierpnia. Także trzymajcie się i do następnego odcinka z Minecraft Story Mode. Buziaczki!